Bialskiej, po to, żeby osobiście podziękować za poczucie bezpieczeństwa i wspieranie Białskiej Policji w zakresie finansowania policji, pozwalającego m.in. na zakup radiowozów, zakup pieska służbowego i innego wyposażenia niezbędnego dla naszych potrzeb, które służy i będzie służyć na rzecz mieszkańców powiatu bialskiego z celem zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa. Wsparcie finansowe Policji Bialskiej przez samorząd bialski w 2017 roku przedstawia się następująco. W artykule 13 ustawy o Policji jest zapis, że m.in. jednostki samorządowe mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych, remontowych. Na prośbę jeszcze poprzedniego komendanta, dzisiaj zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji, podinspektora Jerzego Czerwerszuka, później już ja to kontynuowałem, wystąpiliśmy do Państwa samorządowców o wsparcie właśnie Policji w ramach tego Funduszu Wsparcia na ośrodki finansowe, które wspomogą działalność Białskiej Policji. Te pieniążki są przekazywane na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji Białej Podlaskiej z przydzieleniem na jednostki, na terenie której samorząd, że tak powiem, tego wsparcia udzieli. Darowizny i dotacje finansowe za 2017 rok obrazuje tabela, która może jest mało widoczna, ale Szanowni Państwo, miło to jest widzieć, 19 pozycji, część pozycji jest podwójna, więc chyba około 17 samorządów współfinansowało bezpieczeństwo Policji Bialskiej, jednocześnie dbając o to, żeby ten poziom zadań był realizowany na najwyższym poziomie. I jak Państwo widzicie, ogólnie pozyskaliśmy jako Policja Bialska od Państwa, dzięki Państwu pomocy, wsparciu, 164 838 zł. Panie komendancie, 4 nowe auta w tym momencie na parkingu przed Komendą Miejską Policji. One trafią zarówno do komisariatów podległych, jak i pewnie z 1-2 zostaną na miasto Biała Podlaska, będą patrolowane tutaj ulice gmin. Samochody to nie jedyny zakup, który w tym roku dało się dokonać dzięki pomocy samorządowców powiatu bialskiego. Tak, Szanowni Państwo, dzięki wsparciu, tak mówiłem na sali konferencyjnej, wsparciu samorządowców powiatu grodzkiego, jak i ziemskiego, zakupiliśmy te 4 samochody, ale również zakupiliśmy niezbędne wyposażenie dla bieżących potrzeb, jak i, tak jak podkreślałem, psa służbowego. Od wielu lat takiego zakupu nie było, który został już skierowany na szkołę, do szkoły celem przeszkolenia z przewodnikiem służbowym. Myślę, że na wiosnę ten pies będzie też pomagał w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, w szczególności tutaj w mieście Biała Podlaska. Pojawi się też ciekawe urządzenie dla kierowców. Tak, tutaj dzięki wsparciu prezydenta miasta Biała Podlaska, pana Dariusza Stefaniuka, wyasygnowaliśmy środki i zakupiliśmy. Pan prezydent miasta Biała Podlaska zakupił urządzenie o nazwie Alkometr, które będzie dostępne dla mieszkańców, dla osób, które przyjdą na policję celem sprawdzenia swego stanu trzeźwości. To urządzenie będzie służyło, miało funkcję prewencyjną, profilaktyczną. Każdy będzie mógł sobie przyjść anonimowo na komendę, anonimowo, bez udziału dyżurnego, bez oczekiwania w kolejce. Zbadać się. Urządzenie jest bardzo intuicyjne, nowoczesne, w związku z tym ten proces będzie bardzo krótki, a myślę, że to też się przyczyni do wzrostu bezpieczeństwa i uchroni niejednego użytkownika przed kierowaniem w stanie nietrzeźwości, a to są poważne konsekwencje, zarówno karne, jak i później tragedie ludzkie na drogach. Za wstanicem świętego Krzysztofa, patrona kierowców, ustrzeż Panie wszystkich, którzy będą korzystali z tych pojazdów od wszelkich nieszczęść duszy i ciała, aby bezpiecznie mogli dojechać do wyznaczonego celu. Niech te pojazdy będą pobłogosławione dla Twojej chwały i dla pożytku ludzkiego. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.